Dzień dobry, witam Was serdecznie na mojej audycji Twój Przyjaciel Poniedziałek. Ja nazywam się Edyta Kozera, jestem ekspertem do spraw emocji, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową. Od 2008 roku jestem trenerem, wspieram organizacje w zakresie budowania efektywnych zespołów, rozwiązywania konfliktów. Później również rozpoczęłam swoją ścieżkę zawodową jako coach. I teraz opowiem Wam o misji naszej audycji Twój Przyjaciel Poniedziałek. Postanowiłam zrobić audycję Twój Przyjaciel Poniedziałek dla wszystkich osób, które mają kryzysy, jeśli chodzi o pracę zawodową, wypalenie zawodowe, dla osób, które mają swoje firmy, ale nie mogą ich tak bardzo dobrze rozwinąć tak, w jaki sposób by chcieli. Albo na przykład mają w swojej pracy, w swojej organizacji jakieś toksyczne relacje, praca zespołowa nie układa się tak, jakby się chciało. Albo jeżeli Ty jesteś liderem, będziesz mógł podczas tej audycji dowiedzieć się, w jaki sposób lepiej zarządzać swoim zespołem, rozwiązywać konflikty, ale też to, co jest tutaj najważniejsze, żeby każdy z nas, kto uczestniczy w tej audycji, żeby mógł poznać swoje emocje, poznać swoje stare schematy działania, pomóc sobie pożegnać się z nawykami, które nie służą i wejść zupełnie na nową ścieżkę. I dostałam od Was bardzo wiele pytań od słuchaczy, od widzów, jeśli chodzi o te wszystkie aspekty, które omawialiśmy tydzień temu. I moją misją jest odpowiedzieć na te wszystkie pytania i dlatego zaprosiłam do współpracy psycholog, niesamowitą osobę, Anetę Krakowińską, która pracuje zarówno w środowisku akademickim, jak i w środowisku biznesowym. I chciałabym, żebyśmy razem były tutaj dla siebie wsparciem, odpowiadały na pytania z punktu trenera, coacha, eksperta, który pracował w organizacjach i współpracuje z nimi na co dzień, ale też chciałabym, żeby Aneta podzieliła się z Wami swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, to co ona obserwuje też w pracy jeden na jeden. I to właśnie Aneta będzie odpowiadała dzisiaj na pierwsze pytanie. Ja jeszcze chciałabym wszystkim przypomnieć, w jaki sposób można do nas wysłać pytanie. Jeśli macie pytanie, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową, jeśli ktoś ma problemy, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe, o no, toksyczne, takie trudne relacje w pracy, no ale też w takim środowisku osobistym, każdy z Was może wysłać do nas pytania na adres mailowy, który zaraz się tutaj pojawi. audycja@biznessercem.pl. I uwaga, jeśli wyślesz te pytania do wtorku, do godziny 24, te pytania weźmiemy pod uwagę, jeśli chodzi o najbliższą audycję w niedzielę i zachęcamy, żeby te pytania przychodziły. A teraz poproszę właśnie Anetę, żeby odpowiedziała na pierwsze pytanie, które dostaliśmy od Was i to pytanie brzmi w taki sposób. Dlaczego zwlekam z rzeczami, które są bardzo ważne, które powinienem wykonać już dawno? I Anetko, witam Cię serdecznie, Tobie oddaję głos. Witam serdecznie również. Bardzo się cieszę, że dołączyłam do tego projektu i wspólnie z Edytą będziemy dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Myślę, że to będzie bardzo ciekawa droga i ja zawsze powtarzam, że każda osoba, którą spotykam w swoim życiu, każdy klient jest dla mnie tak samo ścieżką rozwoju, tak samo mnie wzbogaca, więc jest to taka wzajemna relacja. Więc jeszcze raz podkreślam, że bardzo cieszę się, że dołączyłam do tego niesamowitego projektu. I odpowiadając na to pierwsze pytanie, to może zaczniemy w ogóle, co to jest prokrastynacja? Kto to jest w ogóle prokrastynator? Dlatego, że jest to bardzo popularne od kilku lat właśnie taki to popularny termin, bardzo często w publikacjach czy psychologicznych, czy biznesowych mówi się o prokrastynacji. Natomiast prokrastynacja jest to bardzo złożony termin i tu jest bardzo wiele składowych, bardzo wiele zmiennych i tak naprawdę nie ma tutaj jednego jakiegoś rozwiązania, jednej metody działania, dlatego że tutaj już jest to bardzo indywidualne i
Oczywiście, że można wdrożyć metody, narzędzia, które usprawnią ten proces twórczy, proces twórczy, to działanie. Natomiast najważniejsze jest, żeby wewnętrznie przepracować pewne blokady, pewne hamulce, bo to jest gwarantem sukcesu. Co to jest w ogóle prokrastynacja? Jest to odwlekanie na tym poziomie świadomym rzeczy ważnych, trudnych zadań, oczywiście też tych rutynowych, codziennych. Na poziomie nieświadomym jest to odwlekanie życia na później, czyli tu proszę zobaczyć, jaki to jest tak naprawdę głęboki problem. Kogo najczęściej dotyka prokrastynacja? Prokrastynacja najczęściej dotyka osoby, które mają wiele lęków, perfekcjonistów, czyli takie osoby, tylko mówimy tu o takim perfekcjonizmie, który bardzo utrudnia pracę, który hamuje proces twórczy, czyli to jest taki chorobliwy perfekcjonizm, gdzie osoba jest bardzo krytyczna wobec siebie, stawia sobie bardzo wysoko poprzeczkę, ma sporo lęków, lęk przed porażką, przed popełnieniem błędu jakiegokolwiek, lęk przed oceną innych, ale też lęk przed sukcesem. I te lęki powodują, że taka osoba, ten prokrastynator, jest na tyle sparaliżowany, na tyle zablokowany, że cały czas odkłada te zadania, cele na okres późniejszy. I jako obserwatorzy możemy stwierdzić, że ta osoba po prostu jest leniwa, że marnuje czas. Natomiast ona dopiero, kiedy już jest ten deadline, mobilizuje się, ostatnie kilkanaście godzin pije energetyki, nie śpi i oczywiście kończy ten projekt. I wydaje nam się, że przez te 2 tygodnie ta osoba w jakiś sposób, no nie wiem, relaksowała się. No, tak jak mówię, oceniamy ją jako kogoś, kto jest leniwy, natomiast ta osoba cały czas intensywnie gdzieś była w takim stresie i intensywnie w głowie cały czas myślała o tym projekcie. Czyli tutaj ta osoba z ogromnym poczuciem winy żyła przez te 2 tygodnie, bo poczucie winy to jest też taka, bardzo towarzyszy często prokrastynatorom. I tutaj jest jeszcze bardzo taki ciekawy mechanizm, bo proszę zauważyć, tutaj pod tym perfekcjonizmem często kryje się też niskie poczucie wartości, niska samoocena, dlatego że ta osoba bardzo mocno liczy się z opinią i zdaniem innych osób. Nie ma takiego silnego poczucia sprawczości i to powoduje, że jest uzależniona od właśnie opinii innych ludzi. I teraz, jeżeli po tych 2 tygodniach taka osoba nie robiła nic systematycznie i robiła kilkanaście godzin przed oddaniem projekt, to nawet jeżeli została negatywnie oceniona, to jest w stanie się usprawiedliwić. I w tym momencie taka osoba usprawiedliwia się i mówi sobie, no w sumie gdybym poświęciła więcej czasu na ten projekt, to wtedy ta ocena byłaby pozytywna. Natomiast proszę zauważyć, jeżeli taka osoba zostanie negatywnie oceniona, a będzie systematycznie pracować codziennie, no to w tym momencie będzie musiała się skonfrontować z jakimś negatywnym swoim obrazem, będzie się musiała krytykować, no i karać gdzieś, dlatego że no nie zrealizowała tego zadania tak, jak planowała. Dziękuję Ci bardzo. Dobrze, to teraz ja odpowiem na to pytanie, dlaczego zwlekamy? I ja tutaj podczas swojej pracy zawodowej widzę najczęściej pojawiające się takie 2 aspekty. Pierwszy aspekt to jest brak planu. Brak planu, naprawdę. Czasami są osoby, że no spotykam kogoś, nie wiem, po 3-4 latach i ktoś mi znowu opowiada o tym samym projekcie, że on zrobi, że on musi, że on planuje i że jeszcze chwilę i on to zrobi. A ja zadaję pytanie, czy ty w ogóle już masz jakikolwiek plan? No i okazuje się, no już myślałem, już nawet z kimś rozmawiałem. Nie, tak naprawdę dla mnie plan to jest taki, że jeśli chcesz na przykład zrobić jakiś biznes online, to siadasz i zastanawiasz się, jaki ty chcesz mieć produkt, co ty chcesz online sprzedawać, robisz po prostu cały biznes plan. Ile jest Ci potrzebne na to pieniędzy, jakie musisz przejść szkolenia, kto jest Ci potrzebny do współpracy, w jakich godzinach Ty się możesz tym zajmować, jeżeli na przykład teraz masz swoją pracę zawodową. Czyli tak naprawdę układamy plan krok po kroku, co jest potrzebne, żeby
ten projekt się odbył, żeby się zadział. I ogólnie tak, jeśli zaczynam z kimś planować, albo nawet mówię komuś, w jaki sposób ma sobie to rozplanować, to dzieją się dwie rzeczy. Albo ktoś rozplanuje i naprawdę widzi, że jest plan, wie, jakie ma przyjść szkolenia, wie, ile mu jest potrzebnych pieniędzy, jacy ludzie, czego musi się douczyć, i on zaczyna krok po kroku realizować plan. Może czasami ten plan się wydłuży, ale ta osoba realizuje plan. Ale też mamy inne osoby, z którymi się zaplanuje to wszystko i dzwonię do tej osoby za tydzień, no i się pytam, tak, no czy umawiamy się na następną sesję i co już zostało zrobione. I co się okazuje, że ta osoba totalnie nic nie zrobiła, a na przykład miała zrobić badanie, ile kosztują platformy, strony internetowe i wszystkie inne rzeczy. I teraz jest bardzo ważny moment. Jeżeli masz już wszystko zaplanowane, ale nie robisz tego, co trzeba, widzę tutaj dwa aspekty. Po pierwsze, ten plan jest nierealny, ponieważ czasami jak słyszę, że ktoś chce sprzedawać szkolenia online i w pierwszym miesiącu zdobędzie już 100 klientów, a jeszcze totalnie nie ma nic, nie ma logo, nie ma platformy, po prostu nie ma ludzi, nie wie, w jaki sposób technicznie to zrobić, no to znaczy, że jest zły plan. I faktycznie no, ten plan nie jest motywujący, ponieważ tyle jest tych rzeczy do zrobienia, a najgorsze jest to, że ta osoba myśli, że ona zajmie się tym wszystkim sama, czyli nierealny plan, albo druga sprawa. I tu zaczynają się takie głębsze tematy. Kiedy zaczynam rozmawiać z tą osobą, powiedz mi, załóżmy, że wszystko, co zaplanowałeś, to się udało. To co by zmieniło się w Twoim życiu? I słuchajcie, wtedy właśnie ludzie zaczynają się zastanawiać, że tak naprawdę oni musieliby bardzo wiele zmienić w swoim życiu. Na przykład mogliby przestać obwiniać swoje osoby wokół, że no to przez nich nie realizują tego projektu. Albo na przykład są osoby, które naprawdę mają tak bardzo zagmatwane swoje życie prywatne, że nie chcą wystartować, nie chcą ruszyć, ponieważ nie chcą być w tym zespole, w którym są. Nie chcą być z tymi ludźmi, z którymi są. Po prostu nie widzą sensu, żeby realizować w tym momencie swojego życia ten swój plan. Nie wiem, jeśli kiedyś mieliście tak, że chcieliście coś zrobić, a naprawdę życie prywatne was trzymało, to napiszcie proszę w komentarzach, tak? Czy były takie sytuacje? I to też jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś ma plan, wszystko wie, jak ma realizować, krok po kroku, to tak naprawdę już powinien zacząć robić po kolei różne rzeczy. Natomiast tutaj warto zadać sobie właśnie pytania metodą GROW. Metodą GROW to jest metoda używana podczas coachingu, żeby zadać sobie takie tego typu pytania. Co się stanie, jak ty ten cel osiągniesz? Jak się będziesz czuł, kiedy ten cel osiągniesz? Co się zmieni w twoim życiu? Na ile jest ci dobrze teraz w tej sytuacji, w której jesteś? Słuchajcie, czasami ludzie tak bardzo czują strach przed zmianą, że oni nie chcą tego zmieniać. Podam wam taki przykład. Był mężczyzna u mnie na coachingu, który powiedział, że on już wszystko zrobi, wszystko zrealizuje, natomiast przyszedł do mnie za tydzień i no mówię, słuchaj, co się stało, że nie zacząłeś realizować tych zadań? A on do mnie mówi tak, Edyta, bo wtedy musiałbym przestać wyjeżdżać w delegację, a to oznacza, że musiałbym zostać w domu i rozprawić się ze swoim życiem prywatnym, bo kiedy wyjeżdżam, to ja nie ruszam pewnych tematów, a kiedy zostanę w domu, no to będę musiał się tym zająć. Czyli zobaczcie, ile mamy tutaj wątków. I
Przygotowujemy z Anetą pięciodniowe wyzwanie, takie pięciodniowe szkolenie, gdzie będziecie mogli przyjść, zgłosić się na to szkolenie i zobaczyć krok po kroku, co Was powstrzymuje, jeśli chodzi o osiągnięcie celu, o planowanie, o osiągnięcie sukcesu. Na razie będzie lista oczekujących i za chwilę poproszę o wstawienie linku na listę oczekujących, jeśli będziecie chcieli zapisać się na takie wyzwanie. To zapraszam serdecznie. Nie mamy jeszcze terminu, natomiast już mamy listę oczekujących i będziemy szykować dla Was takie wyzwanie, ale też tu na tych audycjach będziemy opowiadać, w jaki sposób pracować właśnie z tymi aspektami. Dobrze, to ja w taki sposób chciałam odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast drugie pytanie, jakie mamy od naszych widzów, to jest, jak radzić sobie ze złą atmosferą w zespole. I ja jako pierwsza odpowiem na to pytanie i chciałabym tutaj oprzeć to na moim doświadczeniu zawodowym. Kiedy jestem zapraszana na przykład przez menedżera do takiego zespołu, to pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest taka, w jakiej relacji jestem przełożony ze swoimi współpracownikami. I jaka jest sytuacja? Zazwyczaj jest tak, że ja słyszę, że naprawdę jest zła atmosfera w zespole. Jest konflikt w zespole. Dzieje się naprawdę bardzo źle. Nikt z nikim nie rozmawia. Ludzie się gniewają na siebie, ludzie się nie odzywają, nie przesyłają sobie informacji. Naprawdę ta atmosfera jest wykańczająca, nikomu się nie chce chodzić do pracy. I pierwszy krok, jaki wtedy trzeba zrobić, to trzeba zdiagnozować, co tak naprawdę się dzieje i jaki jest punkt zapalny, jeśli chodzi o złą atmosferę w zespole. I to, co u mnie się sprawdza, i naprawdę czasami nie ma jakichś tam ciężkich sytuacji, to, co u mnie się sprawdza, to jest na przykład to, że wchodzę do takiego zespołu, i zarówno lider, jak i ludzie mają szkolenie z zakresu typów osobowości, różnic temperamentu. To jest bardzo ważna wiedza, jeśli chodzi o pracę zespołową. Ja zazwyczaj swoje szkolenia opieram na takich czterech typach osobowości. Osobowość typu gwiazda, no to oczywiście można się domyśleć, tak, jakie cechy ma osobowość typu gwiazda. To jest taka osoba bardzo ekspresyjna, entuzjastyczna, mówi dużo, czasami ma słomiany zapał. To jest osoba typu gwiazda. Mamy też osoby typu analityk, to jest taka osoba liczby, daty, fakty, konkrety. Ona musi wszystko przeanalizować i przemyśleć. I zobacz, kiedy współpracują ze sobą te dwie osoby, to można, tak naprawdę tutaj mamy konflikt gotowy. One są tak bardzo różne od siebie, że dopóki oni nie nauczą się ze sobą współpracować i nie zrozumieją, że każdy z nich jest dobry w czym innym i kiedy nie nauczą się szanować swoich granic, no to będzie tutaj trudna sprawa. Kolejne dwie osobowości, o których mówię, to jest taka bardzo wyrazista osobowość typu generał, który po prostu lubi mieć taką władzę. No, jako bardzo często odzywa się w taki sposób władczy, no czasami jest odbierany jako osoba agresywna, tak? No to mamy osobę typu generał i też no to jest osoba, która osiąga cele, wszystkie cele realizuje, natomiast niestety no jej zachowanie jest takie, że później ona nie ma z kim pić szampana, jeśli jest sukces. Nie wiem, czy znacie takie osoby typu generał, które po prostu zamiast mówić to krzyczą, albo na przykład rozkazują w taki sposób i nie musi być to lider, który tak rozkazuje i w taki sposób władczy mówi, że ty musisz zrobić to, albo ty musisz zrobić tamto. Czasami nasz współpracownik w taki sposób się zachowuje. I dla nas współprzebywanie z tobą jest koszmarem, ponieważ mamy też taką osobowość typu sympatyczny kolega, sympatyczna koleżanka. To jest osobowość, która jest bardzo, bardzo wrażliwa. I osobowość taka bardzo wrażliwa, kiedy ma styczność z taką osobą typu generał, która jest władcza, która po prostu przerywa, nie słucha, no to dla niej po prostu miejsce pracy staje się koszmarem. Natomiast kiedy prowadzi się taki warsztat z analizy osobowości, z typów osobowości, każdy może się określić swoje wady i zalety, uwierzcie mi, że ludzie zaczynają do siebie się uśmiechać, widzą swoje wady, a na przykład osoba typu generał mówi tak,
Ja nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że jak komuś powiem za przeproszeniem, nie zawracaj mi dupy, to że ktoś się na to obrazi. No to powiedzcie mi, napiszcie na czacie, czy taki komentarz jest dobry, czy jest zły. Jeśli ta osoba słyszy, że w ogóle ona w taki sposób odzywa się do ludzi, gdzie ona zniechęca ich, gdzie ludzie się boją nawet przychodzić do tej osoby, kiedy ta osoba uświadamia sobie, jakie ma wady, jak może wpływać na inne osoby, uwierzcie mi, że bardzo często ta osoba zaczyna się zmieniać. Ta osoba czasami nawet przychodzi do mnie i mówi, mówi do mnie tak, Edyta, dobra, to w takim razie to ja wiem teraz, co ja robię źle, to teraz ty mi powiedz, co ja mam zrobić, żeby było dobrze. I sama ta wiedza z zakresu analiz osobowości, z zakresu tego, jakie mamy wady, zalety, jaki mamy potencjał, ale też ustalenie sobie takich zasad, takiego wspólnego kodeksu pracy bardzo, bardzo dużo daje. I naprawdę w tych zespołach, w których ja byłam, naprawdę nie spotkałam się z sytuacją, żeby atmosfera w pracy nie uległa zmianie. Ona zawsze poprawiała się w bardzo dużym stopniu, tylko uwaga, musiałby w tym uczestniczyć lider, bo jeśli ja spotkam się z samym zespołem i zespół będzie mówił, co jest źle, a lider nie będzie chciał w tym uczestniczyć, tylko powie do mnie, dobra, no to niech pani ich nauczy, w jaki sposób współpracować, wykonywać zadania, w jaki sposób robić to, tamto, no to nie pójdzie. Wiecie co, bo po prostu bunt pracowników będzie bardzo duży, że lider nie chce rozwiązać tej całej sytuacji. Ale kiedy nauczymy się razem pracować w zespole, poznamy swoje wady, poznamy swoje zalety, to naprawdę praca jest bardzo miła i ludzie chętnie chodzą do pracy. Tutaj nie mamy przestrzeni, żebym aż tyle opowiadała, natomiast obiecuję, że zrobimy osobną audycję, jeśli chodzi o cechy osobowości i jeśli jesteście zainteresowani taką audycją, jeśli chodzi o cechy osobowości, o typy osobowości, no to napiszcie proszę w komentarzach, tak, no na przykład na Facebooku, jeśli oglądacie, albo też napiszcie maila na adres audycja@biznessercem.pl. Czyli na pierwszym miejscu, jeśli jest zła atmosfera w zespole, to trzeba poznać, trzeba mieć wiedzę, bo bardzo często wiedza pomaga o różnych typach osobowości, o temperamentach, ale też pomaga bardzo dużo wiedza, jeśli chodzi o asertywność, ponieważ uwaga, jeśli są osoby, które są bardzo uległe, to później ta uległość będzie przeradzała się w agresję i znowu w drugą stronę po prostu będzie, w drugą stronę będzie źle. Na pewno zajmiemy się tymi tematami, ponieważ te tematy są bardzo ważne. Natomiast ja wierzę, że wcale atmosfera w zespole nie musi być zła. I na początku jest trudno uwierzyć. Tutaj podam taki przykład. Kiedyś poszłam do takiej grupy 7 kierowników. Miałam poprowadzić dla nich szkolenie z zakresu kierowania zespołem, rozwiązywania problemów ze współpracownikami. I posłuchajcie, no sytuacja była niesamowita, bo ja zazwyczaj jestem przyzwyczajona, że jak wchodzę gdzieś na szkolenie, witam się z ludźmi, poznaję się z nimi, to ludzie zaczynają ze mną rozmawiać. No nie wiem, po chwili szkolenia przedstawiamy się i jest wszystko super. Natomiast tam była cisza. Tam była totalna cisza, nikt się do mnie nie odzywał, tylko słuchali to, co ja mówię. No to ja już wiedziałam, że jest źle. Wiedziałam to, co na początku, ale zrobiłam przerwę. No i słuchajcie, jaka była sytuacja. Kiedy zrobiłam przerwę, każdy z kierowników zabrał laptopachę i wyszedł w inną stronę. Więc już wiem, tam jest po prostu konflikt. Natomiast tamten konflikt trwał bardzo, bardzo długi czas. I tam przeprowadziłam z nimi taką sesję, tak w skrócie opowiem. Po prostu, kiedy panowie wrócili na salę, to ja powiedziałam, że panowie, no ja widzę, że tutaj jest konflikt, że wy do siebie się nie odzywacie i moje pytanie jest takie, kiedy ostatni raz ze sobą rozmawialiście? No i odpowiedź poszła, że no 1,5 roku temu. I zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, jak oni się z tym czują, zaczęliśmy rozmawiać i ja mówię, słuchajcie, ja mam takie ćwiczenie, które no proponuję, żeby je wykonać. I pierwsza rzecz, jaką chciałam, żebyśmy zrobili, to każdy z nich opowiedział o najważniejszej pracy, w jakiej pracował. No i słuchajcie, no każdy z tych 7 osób opowiedział o najważniejszej pracy, w jakiej pracował. Potem dostali drugie pytanie, jakie mają hobby i pasje.
No wiecie, trochę zdziwiło ich to pytanie. Nawet mogli z nich niektórzy pomyśleć, że no, czy jestem odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Natomiast wiecie co? To było dla nich łatwe, bo oni nie musieli wtedy rozmawiać o rzeczach trudnych. Więc każdy z nich odpowiedział na moje pytanie, jakie ma pasje w swoim życiu. No i okazało się, że te pasje były podobne. No i później mówię, no dobrze panowie, jeśli my chcemy poprowadzić ten zespół do jakichś sukcesów i żeby zrobić cokolwiek, to ja proponuję odpowiedzieć sobie na kolejne pytania. Każdy z was do każdego niech powie trzy rzeczy, za które cenicie się nawzajem. Czyli na przykład, jeśli ja jestem tą osobą, to do sześciu pozostałych osób mówię trzy rzeczy, za które je cenię. I słuchajcie, to jest taka sytuacja, gdzie po prostu ludzie totalnie nie spodziewają się, że usłyszą coś dobrego w takiej sytuacji. I każdy z nich usłyszał wiele dobrych rzeczy. Taka osoba, która najbardziej wzbudzała kontrowersje, słyszała, że jest niesamowitym logistykiem, że doskonale zarządza zespołem i zawsze znajdzie ludzi wtedy, kiedy są potrzebni. I ten człowiek powiedział, słuchajcie, ja jestem w szoku, bo ja nie spodziewałem się, że ktokolwiek na tym spotkaniu coś wie na mój temat. No i dobrze, no to więc było miło, każdy powiedział o sobie to, co uważał. Trochę krępująca była sytuacja, no bo to mężczyźni, więc no my kobiety trochę mamy łatwiej w tym, chociaż też no nie zawsze, kiedy jest zła atmosfera, tak? No i potem mówię, no dobrze, drodzy, to teraz robimy kolejne ćwiczenie. Kolejne ćwiczenie polega na tym, że mówicie trzy rzeczy, które do tych u siebie nie tolerujecie. I opowiem wam w skrócie, że każdy z nich powiedział sobie, co nie toleruje i co jest do zmiany. Oni bardzo się bali tego ćwiczenia. Natomiast chcę wam powiedzieć, że godzinę później skończyliśmy szkolenie i poszliśmy później na obiad. I oni sami stwierdzili, że to był najlepszy obiad, jaki mogli zjeść. I dlatego zachęcam was do otwartej komunikacji z ludźmi, kiedy są sytuacje kryzysowe i problemowe. Ja wam dziękuję bardzo, na pewno będziemy o tym jeszcze mówić i poproszę teraz Anetę, żeby od siebie powiedziała, co zrobić, kiedy jest zła atmosfera w zespole. Chyba bym uzupełniła troszkę to, co powiedziałaś osobami toksycznymi. Znaczy, chodzi o to, że bardzo często słyszymy termin osoba toksyczna, mówi się też wampir energetyczny, natomiast rzadko się zastanawiamy nad tym, co się w ogóle kryje pod osobami toksycznymi. I osoba toksyczna, mówimy tutaj o osobowościach psychopatycznych, o osobowościach narcystycznych, socjopatycznych. Są to takie typy osobowości, które, mówimy tutaj o określonej grupie w środowisku zawodowym, czyli to są osoby bardzo często o wysokim poziomie inteligencji ogólnej, bardzo wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej, natomiast niskim lub zerowym poziomie empatii, czyli te osoby nie empatyzują i osoby, które bardzo mocno manipulują otoczeniem, no i potrafią stworzyć taką atmosferę, która będzie atmosferę, potrafią stworzyć taką sytuację, która będzie korzystna dla nich, dlatego że ich dobro tutaj jest najważniejsze i będą działać tak, aby odnieść w danej sytuacji jak najwięcej swoich korzyści, takich osobistych. I osoba toksyczna, czasami się zastanawiamy, dlaczego czujemy dyskomfort. Ja tutaj chciałam właśnie przedstawić sytuację, że my nie musimy mieć face to face kontaktu z taką osobą toksyczną. Czasami wystarczy, że siedzimy tylko w biurze, w pomieszczeniu z tą osobą i odbieramy emocje negatywne tej osoby. Dlaczego? Dlatego, że takie osoby bardzo silnie oddziałują na inne osoby i szczególnie na osoby, które mają wysoki poziom empatii, szczególnie na takie osoby, które nie potrafią się bronić, czyli osoby empatyczne, które odbierają pozytywne, ale oczywiście też chłoną te negatywne emocje, osoby o niskim poczuciu wartości, które nie potrafią stawiać granic, czyli nie mają tej asertywności, o czym też tutaj wspominała Edyta, i osoby, które właśnie nie mają takiego poczucia sprawczości. Te osoby to są często też osobowości zależne.
I te osoby bardzo często nie potrafią się bronić przed tymi osobami toksycznymi. Czyli taka osoba oddziałuje bardzo intensywnie na taki typ osób i one wchłaniają te negatywne emocje i nie potrafią tych emocji w żaden sposób z siebie wyrzucić. Czyli te emocje są cały czas. Ta osoba czuje dyskomfort w pracy, natomiast ona idzie do domu i nadal czuje ten dyskomfort. I nie wie dlaczego. Nie wie dlaczego, że jakaś osoba w otoczeniu ma tak silny wpływ, tak negatywne oddziaływanie. Tak jak mówię, nie musi to być kontakt, rozmowa. Wystarczy czasami przebywanie w tym samym pomieszczeniu. I tutaj jest ważne właśnie to, ta wysoka samoocena, to poczucie sprawczości. Tutaj jest bardzo istotne, właśnie istotne umiejętność stawiania granic, co bardzo często też na warsztatach jesteśmy w stanie pokazać, bo czasami wydaje nam się, że osoba jest pewna siebie, jest wręcz dominująca, natomiast na warsztatach okazuje się, że ta osoba wręcz przeciwnie, jest uległa i nie potrafi stawiać granic. Czyli czasami na warsztatach takie osoby dowiadują się, znaczy muszą zmienić całkowicie swój obraz i to przepracować. I te osoby są w dużym niebezpieczeństwie właśnie przebywając z tymi osobami toksycznymi, szczególnie w środowisku zawodowym. Ja spotkałam się czasami w sytuacji, kiedy pracowałam w większych firmach właśnie w zespołach, gdzie dochodziło nawet do sytuacji jakichś mobbingowych, że na 50 osób, 40 osób było na tyle zmanipulowanych przez taką osobę toksyczną, że one miały zupełnie jakiś nieprawdziwy obraz rzeczywistości. One żyły w tej iluzji, którą stworzyła ta osoba toksyczna. To jest bardzo niebezpieczne. I tak jak mówię, jesteśmy w stanie, po pierwsze, są pewne czerwone flagi ostrzegawcze, które mówią nam, że to jest osoba toksyczna, że tutaj trzeba uważać, że tutaj trzeba gdzieś ten swój parasol ochronny uruchomić. I z drugiej strony jeszcze też trzeba popracować, tak jak mówię, nad przede wszystkim nad asertywnością, nad poczuciem wartości, nad poczuciem sprawczości. No i też dowiedzieć się, jakim typem osobowości dana osoba jest. Jeżeli to jest osobowość zależna, ona będzie miała tendencje, dość silne tendencje do tego, aby być zdominowanym właśnie przez osobę toksyczną, czyli przez takiego właśnie psychopatę, przez osobę narcystyczną i będzie bardzo mocno w tym środowisku pracy odczuwała negatywne skutki takich relacji. I na zakończenie chciałam jeszcze dodać, że taka osoba, która będzie potrafiła się bronić przed taką osobą toksyczną, to nawet jeżeli będzie miała wysoki poziom empatii, to nawet jeżeli ona przez chwilę, przez jakiś okres czasu przyjmie te emocje negatywne, to ona będzie umiała, i to też jesteśmy w stanie przepracować na warsztatach, będzie umiała te emocje w jakiś sposób wyrzucić na zewnątrz i wyjść z tego miejsca pracy w taki sposób swobodny, czyli jest ta osoba oczyszczona z tej takiej negatywnej energii, którą w środowisku pracy te osoby toksyczne generują. Myślę, że tyle. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i chciałabym, żebyśmy tutaj z Państwem też poruszyli temat właśnie tych osób psychopatycznych, narcystycznych, jak się uchronić, czyli przede wszystkim jak rozpoznać, kiedy dobieramy zespół, kiedy dobieramy współpracowników, jakie sygnały, te czerwone flagi, o których mówiłam, są bardzo istotne. I można się tego w jakiś sposób też nauczyć. Oczywiście, że tutaj intuicja jest też bardzo istotna i tak jak mówiłam, jeżeli osoba ma wysoką samoocenę, jeżeli potrafi, jeżeli ma poczucie sprawczości, jeżeli potrafi być asertywna, to ona bardzo szybko wychwyci takie osoby w swoim środowisku pracy i nie będzie w żaden sposób ulegać manipulacjom tych osób. Dziękuję bardzo i przejdziemy do następnego pytania. Tak, teraz mamy trzecie pytanie. Trzecie pytanie też jest bardzo ważne.
Trzecie pytanie brzmi: co zrobić, kiedy nie mam celu zawodowego i nie chce mi się wstawać z łóżka? To jest tak, że no, odpowiadając na pytanie, dlaczego nie chce mi się wstawać z łóżka, zawsze warto tutaj zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Zrób sobie, zachęcam cię do tego, żebyś przez 7 dni, tak, od jutra do być może kolejnej audycji, albo przez cały czas, żebyś zrobiła sobie takie ćwiczenia. Zobacz, jeśli nie chce ci się wstawać z łóżka, to co trzeba zaobserwować? Pierwsza rzecz, jeśli dzwoni ci ten budzik, to po pierwsze, czy ty w ogóle słyszysz ten budzik? Czy to, co ma zadziać się dzisiaj w twoim dniu, to jest taki moment, na który oczekujesz, że ty chcesz żyć, chcesz po prostu, żeby coś się działo w twoim życiu. Bo jeśli przerzucasz drzemkę po prostu na 15 razy, a potem zasypiasz do pracy albo nie pracujesz, po prostu zasypiasz, to proszę cię, zatrzymaj się wtedy i weź kartkę, długopis, kup sobie najlepiej zeszyt. Zeszyt na autocoachingi są najlepsze. I zadaj sobie tam pytanie, bądź w łóżku i zadaj sobie pytanie, jakie ja mam myśli? I codziennie spisuj, jakie ja mam myśli. O czym ja myślę, kiedy ja chcę wstawać? Czy to jest, że nie mam sensu w życiu? Czy to jest coś takiego, że nie mam po co iść do pracy, że nie lubię tej pracy, a i tak nic nie wyjdzie, a i tak nie wiadomo, czy klienci będą, czy nie będą? Jakie ty masz myśli? Zapisuj wszystko codziennie. Ale druga rzecz, jaką warto zrobić, to zeskanować swoje ciało. Czyli jeżeli ty myślisz o tym, co takiego się dzieje, że nie chce ci się wstać, to poczuj swoje ciało, zastanów się, które momenty są zaciśnięte i jakie masz wtedy uczucia. Czy to jest strach, czy to jest żal, czy to jest niechęć, czy to jest. Opisz to po prostu po swojemu. Jeśli zrobisz te ćwiczenia przez 3 dni, możesz przesłać je do nas i zapytać, zadać pytanie, co wtedy my polecamy i co ty możesz zrobić. Ale dla mnie najważniejsze, żeby pisać w zeszycie codziennie, jakie ty masz myśli, jakie masz uczucia w związku z tym. Natomiast pytanie, które jest takie bardzo istotne, to są dwa pytania z poprzedniej audycji. I też weź sobie ten zeszyt do swojego auto-coachingu, do coachingu, miejsce, gdzie zadajesz sobie pytania. I połóż sobie rękę na sercu i zadaj sobie pytanie takie: za czym tęskni moje serce? To jest bardzo ważne pytanie, bo wtedy możesz nie mieć odpowiedzi, ale uczucia się pojawią. Za czym tęskni moje serce? I ja pracuję z klientami nad tym pytaniem. Pracuję też z sobą. I słuchajcie, jakie są zawsze odpowiedzi? Tęsknię za czym? Za wolnością, za miłością, za spełnieniem zawodowym, za poczuciem bezpieczeństwa. Słuchajcie, to są piękne emocje. I wtedy poczujcie w swoim sercu. I jeśli chcecie brać skądś siłę, żeby wstać, to naprawdę na łóżku zadawajcie sobie pytania, za czym tęskni moje serce. Kiedy nauczycie się sobie zadawać to pytania z rana i pracować ze swoimi odpowiedziami, to wtedy naprawdę to będzie super moment mocy, gdzie będziecie mogli po prostu wstawać i zacząć planować swój dzień i swoje życie. Tak? Czyli. A drugie pytanie jest takie: co by było, gdybyś miała pieniądze odłożone po prostu gdzieś, skąd możesz brać? To co byś robił, kiedy miałbyś pieniądze odłożone? Co byś robił? I posłuchaj, zaufaj swojemu sercu. Co to jest takiego? A potem na następnych audycjach, jeśli chcesz, możemy stworzyć plany, nawet ty możesz podać po prostu swój przykład i możemy stworzyć plan do tego, w jaki sposób możemy to uruchomić i w jaki sposób możesz na tym zarabiać. Czyli pytanie pierwsze to jest takie, co ja czuję, kiedy wstaję? Pytanie drugie, co czuje moje ciało, jakie to są emocje? Pytanie trzecie, za czym tęskni twoje serce? I pytanie czwarte, co bym robił w życiu, gdybym miał odłożone pieniądze
co bym mógł robić w życiu. Co bym mógł robić w życiu. To jest tyle ode mnie i zachęcam do robienia ćwiczeń i do wysyłania pytań i swoich odpowiedzi na audycja@biznessercem.pl i poproszę Cię teraz, Aneta, żebyś Ty odpowiedziała na to pytanie ze swojej perspektywy. Dziękuję. Ja ze swojej perspektywy może powiem troszkę o wypaleniu zawodowym, dlatego że właśnie właściciele firm, różne organizacje zgłaszają się do mnie najczęściej w ostatnich miesiącach z wypaleniem zawodowym. Oczywiście wiąże się to też na pewno z sytuacją, która dzieje się od 2 lat, z pandemią, tak, teraz znowu z tymi wszystkimi wydarzeniami. I dlatego chciałam może tylko jakby wspomnieć na temat wypalenia zawodowego, bo jest to bardzo obszerny temat i myślę, że na pewno tutaj z Edytą poruszymy temat wypalenia zawodowego, które wypalenie zawodowe stało się jednostką chorobową i wypalenie zawodowe dotyka różnych osób. Nie ma tutaj jakiegoś takiego wyznacznika, bo są to i osoby często samotne, które rozwiedzione, które nie mają wsparcia w domu. Są to osoby młode, które, gdzie ich marzenia, cele, ich wizje nagle gdzieś tam spotykają się z rzeczywistością i spotyka się to z ich frustracją, z tym, że rzeczywiście inaczej zupełnie wyobrażali sobie swoją przyszłość, ale też osoby starsze, które bardzo długo pracują w swoim zawodzie, bardzo długo pracują z ludźmi i na jakimś etapie po prostu nie mając wsparcia, szczególnie tego emocjonalnego, wystąpiło u nich to wypalenie zawodowe. Wypalenie zawodowe jest bardzo ciężko zdiagnozować, dlatego że po pierwsze u osób, których zdiagnozowano wypalenie zawodowe, diagnozuje się też bardzo często depresję i wypalenie zawodowe, to całe spektrum objawów, które dotyczą wypalenia zawodowego, diagnozujemy na płaszczyźnie zawodowej. Natomiast proszę pamiętać, że to dotyka wszystkie sfery tej osoby, czyli oczywiście również życie prywatne. I jakie są takie główne elementy, czynniki wypalenia zawodowego? Przede wszystkim wyczerpanie fizyczne, czyli chroniczny stres powoduje, że taka osoba somatycznie ma bardzo dużo różnych dolegliwości i ona bardzo często, żyjąc w tym chronicznym stresie, po jakimś czasie już nie odczuwa tych dolegliwości fizycznych. Oczywiście czuję tutaj ból żołądka, jakiś ból jelit, ból głowy, kręgosłupa, natomiast ona już mocno jest odcięta gdzieś tam od swojego ciała i te dolegliwości oczywiście są dla niej dyskomfortem, natomiast no, nawet jeżeli to są czasami już bardzo często takie jakieś ciężkie dolegliwości somatyczne, ta osoba no, nie konsultuje tego z lekarzem. Lub też przebywa jedynie na, oczywiście przebywa też często z tego powodu na L4, natomiast no, nie zdaje sobie sprawy, że tutaj chodzi o coś, że to jest o wiele głębszy problem, czyli psychosomatyka, a nie tylko jakieś somatyczne objawy. Wyczerpanie emocjonalne i to jest bardzo ważny czynnik wypalenia zawodowego i tutaj tak ważne jest wsparcie, dlatego że osoby przede wszystkim, które mają poczucie kontroli umiejscowione zewnętrznie, a nie wewnętrznie, one bardzo często szybciej u nich występuje to wyczerpanie emocjonalne i te osoby mają właśnie bardzo często depersonalizację, czyli to depersonalizacja to jest taki stan, w którym ta osoba odcina się od emocji. Czyli traktuje bardzo przedmiotowo swoich klientów, pacjentów, kontrahentów, dlatego że nie jest w stanie już dłużej pracować w ten sposób, nie jest w stanie dłużej przyjmować tych emocji, dlatego że sama nie radzi sobie swoimi emocjami. Czyli ta osoba staje się cyniczna, staje się często nawet agresywna w stosunku do współpracowników czy klientów, pacjentów. I tutaj też ważna uwaga, dlatego że jeżeli mamy osobę, która przez
kilka lat była, wychodziła do ludzi z sercem, starała się, widzieliśmy jej zaangażowanie i nagle widzimy, że ona staje się agresywna, staje się sfrustrowana, traktuje przedmiotowo te osoby, to tu już jest sygnał, jest ta lampka ostrzegawcza, że może tutaj jednak coś się stało na tyle poważnego, że potrzebne jest wsparcie z zewnątrz, dlatego że wypalenie zawodowe to jest taki proces, który, tak jak mówię, obejmuje wszystkie sfery życia tej osoby i bardzo ważne jest wtedy wsparcie z zewnątrz. Jeżeli pracodawca, jeżeli bliscy zareagują w odpowiednim momencie, to wtedy jest duża szansa, że zablokujemy jakby tutaj i nie dopuści ta osoba, jeżeli na przykład obserwujemy już jakieś objawy somatyczne, jeżeli już jest to wyczerpanie emocjonalne, to można tutaj, to wsparcie zewnętrzne może zablokować na tyle rozwój tej jednostki chorobowej, że ta osoba z tym wsparciem zewnętrznym sobie poradzi. Natomiast te cztery czynniki, wyczerpanie fizyczne, wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i jeszcze jeden ważny czynnik, czyli to jest wtedy, kiedy taka osoba przestaje być zupełnie z siebie zadowolona w tym środowisku pracy. Ona umniejsza sobie, swoim osiągnięciom, czuje się taka niedoceniona, czuje, że nie wykonuje swojej pracy dobrze, zaczyna się porównywać z innymi osobami, czuje, że wypada o wiele gorzej. Przez tą depersonalizację, przez to, że zaczyna traktować przedmiotowo innych ludzi, też ma duże poczucie winy i czuje się bardzo sfrustrowana całą sytuacją. Więc tutaj myślę, że bardzo ważne jest, aby obserwować swoich podwładnych, współpracowników, swoich pracowników. I jeżeli widzimy, że jakaś osoba zmieniła się bardzo, jeżeli zmieniła sposób swojego działania, jeżeli nagle właśnie staje się agresywna, sfrustrowana, jeżeli inaczej zaczyna traktować swoich współpracowników, swoich klientów, pacjentów, to jest właśnie ten moment, żeby dać wsparcie tej osobie. I to wsparcie tu jest bardzo ważne. Czasami wystarczy naprawdę kilka rzeczy wdrożyć, aby ta osoba na tym etapie poczuła się o wiele lepiej. Nie będziemy dzisiaj o tym mówić, natomiast na pewno, jeżeli będziemy mówić szerzej o wypaleniu zawodowym, razem z Edytą przedstawimy Państwu, jak obserwować te zmiany u osób, które dotyka wypalenie zawodowe i jak hamować u nich ten proces. Co zrobić, aby taka osoba znowu zaczęła czuć się komfortowo w swoim miejscu pracy, znowu zaczęła czuć się dobrze i ta bezradność, bezsilność, to poczucie braku sensu, które tak naprawdę przechodzi na wszystkie płaszczyzny życia tej osoby, bo ten brak sensu życia jest tutaj i w tym obszarze zawodowym, i w tym bardzo często też w tym obszarze prywatnym. I bardzo ważne jest wtedy to wsparcie, odpowiednia diagnoza i odpowiednie wdrożenie jakichś działań, aby ta osoba mogła odzyskać radość życia. Dziękuję Ci bardzo. I mamy pytanie od Gosi. Gosia wysłała do nas pytanie. Pytanie jest, co zrobić, kiedy pracownik mnie lekceważy i mnie obgaduje? To jest bardzo ważne pytanie i bardzo trudne. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa do Ciebie, Gosiu, to jest takie. Może odpowiem inaczej na to pytanie. Zazwyczaj jest tak, kiedy ktoś ma właśnie problem z zespołem albo że ktoś go lekceważy, zazwyczaj pojawiają się takie sytuacje, że ta osoba, ten menedżer, ten kierownik, dyrektor, on jest taki po prostu bardzo
Chcę po prostu, żeby z wszystkimi żyć w zgodzie. No oczywiście jest to jak najbardziej poprawne, ale zaraz wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. No przyszła do mnie dziewczyna na szkolenie i ona powiedziała: no słuchaj, Edyta, no jest taka sytuacja, że tak, ani nie słuchają mnie pracownicy, a jak idę do swojego dyrektora, to on tak, albo nie chce mi podpisywać dokumentów, albo nie chce mi podpisywać delegacji, no po prostu jest źle. Więc mówię: dobrze, no podczas tego szkolenia przyjrzymy się, jeśli chodzi o ten temat. No i słuchajcie, niesamowita sytuacja. Na tym szkoleniu była ona sama, no i było sześciu panów. No i była przerwa, była kolejka do kawy. No i ta kobieta stanęła sobie na samym końcu tej kolejki, jeśli chodzi o tą kolejkę do kawy. I stanęła taka skulona, po prostu przepraszając, że no po prostu stoi w tej kolejce. I pierwsze co, spojrzałam się, podeszłam do niej i ja mówię: słuchaj, to nie jest tak, że ci mężczyźni nie chcą cię wpuścić. Oni po prostu cię nie zauważyli. Ty nie zrobiłaś po prostu sobie miejsca. I kiedy panowie zobaczyli, że my stoimy tam na końcu tej kolejki, to oni odwrócili się i powiedzieli: proszę, 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 no nie widzieliśmy was. I słuchajcie, to nie o to chodzi, żeby wpychać się do kolejek i żeby po prostu mieć taki wysoki status, że wszędzie cię przepuszczają. Nie, nie o to mi chodzi. Tylko wiemy, jakie mamy normy społeczne, tak? Że oczywiście no, kobiety się przepuszcza, no jeśli jedna czy dwie stoi. I dlaczego wam to mówię? Zaczęłam rozmawiać z tą kobietą, przyglądać się jej, a ona za każdym razem na szkoleniu, kiedy chciała zadać pytanie, to zadawała mi tak: Edyta, przepraszam, czy ja mogłabym zadać ci pytanie? Ale mówi: przepraszam, czy ja mogłabym coś jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, i ona cały czas przepraszała. I ja jej zadałam pytanie: czy jak ty wchodzisz do tego dyrektora, to ty cały czas przepraszasz? Albo czy ty jak rozmawiasz z pracownikami, to przypadkiem to nie jest tak, że ty mówisz, że ty jak prowadzisz spotkanie, to ty ich pytasz, po prostu tak zastanawiasz się, wahasz się. Ona powiedziała do mnie tak, że rzeczywiście tak jest, bo ona to chciałaby, żeby każdy był po prostu taki jak ona. I słuchajcie, no wydarzyła się niesamowita sytuacja. Ja jej powiedziałam, że jeśli zmieni swoją postawę, jeśli nie będzie prosiła, tylko będzie mówiła, nauczy się asertywności i mocno będzie wyrażała swoje zdanie, po prostu no nie raniąc uczuć innych osób, to zupełnie jej życie się zmieni. I tak w skrócie opowiem wam, że ta dziewczyna totalnie po prostu postanowiła zrobić eksperyment, czyli zupełnie do pracy ubrała się inaczej, spotkanie poprowadziła zupełnie inaczej, nie pytała, tylko mówiła, dyskutowała i poszła do swojego dyrektora. A jak jej zapytałam się wcześniej, jak ty pytałaś się dyrektora, czy podpisze ci dokumenty, to ona wchodziła i pytała: przepraszam panie dyrektorze, czy podpisze mi pan te dokumenty? I on cały czas mówił, że nie. Więc ona tym razem weszła, oczywiście kosztowało ją to wiele ćwiczeń i wiele strachu, tak, żeby przełamać to w sobie, ale ona weszła do tego swojego dyrektora, ze stresu zapomniała powiedzieć dzień dobry i powiedziała do swojego dyrektora tak: panie dyrektorze, podpisuje pan dokumenty teraz czy zaraz? No i pan dyrektor po pierwsze jej nie poznał, bo była zupełnie inaczej ubrana, więc wstał i się z nią przywitał. No jest to dosyć taka, no, śmieszna sytuacja, natomiast powiedział, że teraz podpiszę jej dokumenty, bo po co zaraz? Czyli posłuchajcie, to czy ktoś nas lekceważy, czy nie, mówi bardzo dużo o nas, jak my robimy sobie miejsce w swoim życiu, jak robimy sobie miejsce w domu, jak robimy miejsce dla siebie, jeśli chodzi o środowisko pracy i jak my się zachowujemy, ponieważ jest coś takiego, co nazywa się syndrom ofiary i syndrom kata. I przy niektórych osobach, jeżeli jesteśmy takie, czy mógłbyś, a przepraszam cię i tak dalej, przepraszam, czy mógłbyś, no to ta osoba mówi właśnie: nie, nie mógłbym. Więc tutaj też warto zwrócić uwagę na siebie. A to, że ciebie obgadują, posłuchaj, ja zawsze wolę relacje takie proste. Podam ci sytuację z mojego życia zawodowego z pół roku temu. Zadzwoniła do mnie koleżanka i mówi: słuchaj, wiesz co, Edyta, bo taka i taka osoba powiedziała na ciebie to i że w ogóle jak ty możesz i tak dalej. A to jest osoba, która była w naszym zespole.
Więc mówię, dobra, ok, dziękuję Ci bardzo za te informacje. No i pierwsze, co zrobiłam, zadzwoniłam do tej koleżanki, która powiedziała coś na mój temat. Więc dzwonię i mówię, cześć, chciałabym zapytać się, czy masz jakieś uwagi, jeśli chodzi o moją pracę, bo ja chcę Cię zapewnić, że ja z klientami pracuję bardzo dobrze, jestem punktualna, robię wszystko, co trzeba, dowożę towar, jak to się mówi, na miejsce, tak? Czy masz po prostu jakieś pytania co do mojej pracy? No i ona oczywiście była bardzo zaskoczona i odpowiedziała, że nie, nie mam. Więc powiedziałam jej, że słuchaj, masz do mnie telefon, jeżeli potrzebujesz czegoś, to po prostu wtedy do mnie dzwoń i będziemy sprawy rozwiązywać na bieżąco. No i dobrze, pożegnałyśmy się, no i dzwonię do tej koleżanki, która poinformowała mnie o tym i mówię do niej tak, słuchaj, już rozmawiałam z tą osobą, jest sprawa załatwiona. A moja koleżanka mówi, Edyta, jak to? To ty powiedziałaś jej, co ja do ciebie powiedziałam? I ja mówię, no tak, bo tak naprawdę my byśmy nigdy nie rozwiązali tej sytuacji. Teraz masz taką sytuację, że ona nigdy do Ciebie nie zadzwoni i nie będzie mnie obgadywać, nie zadzwoni do Ciebie i nie będzie obgadywać nikogo i zobacz, masz tak naprawdę problem z głowy. Więc ja te wszystkie plotki od razu wyciągam na wierzch. Dlaczego? Słuchajcie, i to jest bardzo ważne, bo jeśli ja przez rok będę tłamsiła w sobie, że ktoś coś na mnie powiedział, a dlaczego on mi to zrobił, to w mojej głowie będzie taka projekcja na temat tej osoby, że ja po prostu po roku no, będę miała takie negatywne emocje do tej osoby, że ja nie będę chciała przychodzić do pracy. Nie, właśnie takie sytuacje trzeba załatwiać od razu. Czasami trzeba się dłużej zastanowić, jak to zrobić, ale czasami nawet może jest jakiś pracownik szeregowy, no specjalista i też no jakiś przełożony mówi coś źle na jego temat, więc wtedy też warto zapytać się i ja zachęcam do takich odważnych decyzji, bo pamiętaj, jeśli twój pracodawca podejmie decyzję, że odchodzisz z tego powodu, że zwróciłaś mu uwagę, to powiem Ci tak, o wiele szybciej znajdziesz sobie miejsce pracy, kiedy nie pracujesz, ale kiedy masz szacunek do samej siebie i wiesz, słuchaj, jak ktoś Cię traktuje przez rok źle, przez 2 lata źle, to ty już nie masz siły sobie znaleźć nowej pracy, bo po pierwsze, nie masz poczucia własnej wartości, nie wierzysz, że ty jesteś warta i nie masz po prostu siły, bo zazwyczaj jeszcze będziesz siedzieć po 12 godzin w tej pracy, bo chcesz robić i pokazać, na ile ty jesteś warta. Więc ja zawsze zachęcam do takiej otwartej konfrontacji. Gosiu, jeśli chcesz coś więcej napisać na ten temat, to oczywiście napisz na maila. Natomiast otwarte konfrontacje są bardzo ważne. A najlepiej, żebyś wzięła cały swój zespół i żebyś powiedziała, wiesz, że są plotki, wiesz, że są konflikty i tak dalej, i że chciałabyś wyjaśnić pewne sytuacje, ale też chciałabyś ustalić nowy regulamin waszego zespołu. Taki regulamin właśnie, że nie mówicie o sobie źle, że jak zachowujecie się wtedy, kiedy ktoś do Was mówi jakieś negatywne opinie, jak zachowujecie się w przypadku, kiedy jest dużo pracy, jak zachowujecie się w różnych przypadkach. Robicie sobie taki kodeks, taki regulamin pracy i wiesz, co jest świetne? Świetne jest to, że kiedy z pracownikami siadasz, możesz czuć w sobie bardzo duży strach. Natomiast kiedy powiesz od siebie, że zależy Ci na dobrej atmosferze w zespole, że zależy Ci na tym po prostu, żeby dobrze Wam się współpracowało, że Ty też chcesz z chęcią chodzić do pracy i jesteś otwarta na to, żeby Ci powiedzieli, czy jest coś takiego, co Ty możesz poprawić. Tylko wiesz, Ty mówisz to w taki sposób, że co ja mogę poprawić, żeby lepiej Wam się pracowało, a nie takie, że powiecie, co ja mogę zrobić, żeby Wam dobrze było. Nie, co ja mogę poprawić w zarządzaniu swoim, żeby lepiej nam się współpracowało. I oni powiedzą Tobie otwarty komunikat i Ty też możesz do nich powiedzieć, co Ciebie boli, tak? Otwarta konwersacja jest bardzo wskazana. Nie zawsze zespół może być na to gotowy, ale jeśli nie uda Ci się to za pierwszym razem, możesz robić to za drugim. Naprawdę uczestniczyłam w takich otwartych rzeczach i wiem, że wielu menedżerów też w taki sposób to robi, dostaje informacje zwrotne. Czyli najpierw patrzymy na siebie, na swoje zachowanie, bo naprawdę no, mam w sobie głębokie współczucie, że można się źle czuć w takiej sytuacji. W taki sposób właśnie chciałabym odpowiedzieć na dzień dzisiejszy na to pytanie. Aneta, może Ty chciałabyś jeszcze coś powiedzieć do tego, co powiedziałam?
Tak, ja tylko może dodam tutaj to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, ale dodam to, co powiedziałaś właśnie o tym przepraszaniu, o tej uległości, czyli to też dotyczy bardzo często kobiet, dlatego że to jest gdzieś tam taki system społeczny, socjalizacja, która w jakiś sposób narzuca wychowanie właśnie dziewczynek, które mają być miłe, grzeczne, które mają właśnie przepraszać, jeżeli nie zachowały się zgodnie z wymogami innych osób, czyli bardzo mocno te programy z dzieciństwa, szczególnie tutaj tą sytuację, którą przytoczyłaś, one bardzo mocno wdrukowują się gdzieś tam w taką dziewczynkę czy też w chłopca i później w życiu dorosłym bardzo mocno gdzieś to się manifestuje. I tutaj bardzo ważne jest, żeby przepracować właśnie ta praca z wewnętrznym dzieckiem, te warsztaty, które są też bardzo ciekawe i bardzo pomagają, dlatego że przepracowanie tego polega na tym, że taka osoba często też dorasta, bo bardzo często taka osobowość jest niedojrzała. Na jakimś etapie właśnie jest to mała dziewczynka czy mały chłopiec, który przeprasza, który boi się zapytać. Tutaj to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne. Jeżeli nie mamy szacunku do siebie samego, jeżeli w jakiś sposób lekceważymy siebie, swoje potrzeby, to otoczenie będzie nas traktowało w podobny sposób. Czyli najpierw wychodzimy od siebie, czyli najpierw zaczynamy siebie szanować, budujemy swoje poczucie wartości, swoje poczucie sprawczości, a dopiero wtedy wychodzimy do osób na zewnątrz i wtedy możemy zobaczyć, jak w lustrze, jak te osoby nas traktują. Zdarza się też oczywiście, że osoby, które mają to wszystko przerobione i są to osoby asertywne, które przepracowały to wszystko, natomiast też może się im zdarzyć, że będą lekceważone w środowisku pracy, ale zazwyczaj, jeżeli są lekceważone, to przez osoby właśnie toksyczne, o tych, których mówiliśmy, i tutaj czasami nawet ten dialog, o którym mówiłaś, oczywiście ma sens, ale też z osobami, które są otwarte na dialog, które nie manipulują, które w jakiś sposób chcą jakiś konflikt rozwiązać. Natomiast też może się zdarzyć, i tutaj chcę też powiedzieć, takiej sytuacji, gdzie te osoby czerpią bardzo dużą satysfakcję z tego, że obrażają kogoś, mają bardzo właśnie wysoki też poziom takich negatywnych emocji i te frustracje właśnie chcą wyładować na osobach z właśnie na przykład w środowisku pracy i wtedy ważne jest, żeby umieć sobie z tym radzić, czyli nie przyjmować tego w ogóle do siebie, czyli jeżeli my wiemy, że lekceważy nas, że obgaduje nas osoba toksyczna, to tak naprawdę my jej nie zmienimy zazwyczaj tego, jak ona traktuje innych ludzi, to zazwyczaj powinniśmy to też zostawić, bo ta osoba tak naprawdę żywi się tym, że wzbudza w nas te negatywne emocje, że wzbudza konflikty, więc tak naprawdę dajemy też jej troszkę pożywkę. Więc tutaj to, co powiedziałaś, jest bardzo ważne, bo otwarty dialog jak najbardziej, natomiast jeżeli nauczymy się odczytywać typy osobowości, jeżeli nauczymy te czerwone flagi ostrzegawcze tych osób toksycznych, jeżeli będziemy to w jakiś sposób umieć odczytywać, to wtedy będziemy wiedzieć, czy tak naprawdę ten dialog z tą osobą przyniesie dla nas jakiś rezultat, czy w ogóle to ma sens, czy tak naprawdę dialog z taką osobą toksyczną będzie tylko i wyłącznie dla nas czymś, co nas tak naprawdę, no, stracimy czas, a nie zmienimy tej sytuacji. Czyli w tym momencie, jeżeli mamy do czynienia z takimi osobami, powinniśmy w jakiś sposób też to puścić. Tak jak tutaj Edyta wspomniała, wyjaśnić sytuację jak najbardziej i to najlepiej na forum, żeby, jeżeli to są osoby toksyczne, to najlepiej wyjaśnić taką sytuację na forum, aby ta manipulacja, którą ta osoba stosuje, to obgadywanie, to lekceważenie, ujrzała światło dzienne, czyli jeżeli to wypłynie na zewnątrz i więcej osób zobaczy prawdziwy obraz, czyli nie będzie w tej iluzji, którą wytworzyła ta osoba, to jest większa szansa na to, że ta osoba się po prostu wycofa, będzie się czuła zdemaskowana i to jest bardzo ważne, czyli zdemaskowanie takiej osoby.
Czyli jeżeli mamy tą siłę, mamy to poczucie właśnie, że nie będziemy w jakiś sposób przyjmować to do siebie, to jesteśmy w stanie zdemaskować tą osobę i taka osoba toksyczna, zdemaskowana przez większą ilość osób, czyli jej jakieś manipulacje, jej właśnie krytyki, obgadywanie, będzie powodowało, że ona po prostu przestanie to robić, dlatego że zdemaskowana osoba nie będzie dalej prowadziła takiej gry czy manipulacji, bo będzie wiedziała, że każdy jej ruch będzie już odczytywany w taki sposób, że no, będzie krytykowany przez resztę zespołu. Czyli jeżeli jest taka sytuacja z osobą toksyczną, to wtedy najlepiej odkryć to, pokazać, zdemaskować tą osobę i myślę, że wtedy to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Dziękuję. Dziękuję, myślę, że tyle na to pytanie zadane przez Gosię, bo tutaj oczywiście możemy bardzo dużo mówić na ten temat i to jest też bardzo ciekawe pytanie, które porusza bardzo wiele aspektów. Natomiast myślę, że rzuciłyśmy tu tylko wątkami, żeby nakreślić w ogóle problem i myślę, że też indywidualnie będzie to u każdej osoby inaczej gdzieś tam później ten problem rozwiązywany. Dziękuję Ci, Anetko. Teraz we dwie nas będzie słychać i będziemy mogły porozmawiać sobie na ten temat. Jeszcze chciałabym właśnie dodać do tego, co powiedziałaś. Z tymi toksycznymi osobami, z takimi, co właśnie szukają, no, jesteśmy pożywką dla tych osób. To zazwyczaj jest tak, że jak pracuje się z tymi osobami, to naprawdę jest taka blokada. Natomiast kiedy zaczynamy pracować jeden na jeden z tą osobą, to co się okazuje, że właśnie to są problemy z dzieciństwa tej osoby. To są wielkie problemy z dzieciństwa, gdzie ta osoba była w takim zimnym domu, gdzie naprawdę działy się tam no bardzo złe rzeczy. No i wyobraźmy sobie tutaj sytuację, że ktoś, nie wiem, przez 15-20 lat żyje w domu, gdzie jest przemoc fizyczna, psychiczna. Osoba cały czas słyszy, że jest zła. I nagle ta osoba przychodzi do zespołu, gdzie jest dla niej każdy miły. Na przykład ta osoba ma, nie wiem, 20 lat i idzie do pracy. Ta osoba chciałaby mieć piękne życie, ale ta osoba idzie do zespołu i tam jest każdy miły, tam jest każdy miły, tam jest każdy współczujący, chce z nią rozmawiać i słuchajcie, ona przez pierwsze dwa dni być może dla niej jest to okej, ale ta osoba nie czuje się dobrze w tej sytuacji, bo ta osoba już być może tam wyrodził się taki przymus powtarzania, tak? Przymus powtarzania, że ja jestem przyzwyczajona w taki sposób, że ja jestem raz mnie ktoś pogłaska, raz mnie ktoś uderzy, raz mnie ktoś pogłaska, raz mnie ktoś uderzy. I kiedy ja idę w jakieś miejsce pracy i ktoś jest dla mnie miły i jest fajny, to ja podświadomie czekam, kiedy oni mnie uderzą, ale oni mnie nie biją, tak? Oni mnie nie biją. Więc co? Ja podświadomie zaczynam szukać sytuacji konfliktowych, żeby oni wreszcie się na mnie obrazili. Ja wiem, że czasami no, wydaje się to dziwny mechanizm, tak? Ale żeby to ta osoba szuka sytuacji konfliktowych, żeby ktoś się na nią obraził, żeby po prostu był dla niej niemiły, bo wiecie, bo tak to ona znowu będzie miała schemat, że było dobrze, dobrze, a jest źle. Normalnie, że jak zacznie obgadywać, to ktoś będzie dla niej niemiły, zacznie się od niej izolować i zacznie ją krytykować. I uwierzcie mi, że jak rozmawiam z tymi osobami toksycznymi, to one mówią, słuchaj, jak ja jestem w normalnych relacjach, czy jestem w normalnych relacjach w pracy, czy jestem w związku, jest mi po prostu niewygodnie. Dopiero wtedy, kiedy zaczyna się coś dziać, jakieś konflikty, ktoś zaczyna mnie źle traktować, albo ktoś zaczyna się gniewać, to ja dopiero wtedy czuję się z tym dobrze. I zobaczcie, jak to jest. My jesteśmy wkurzeni na tych ludzi w pracy, że oni psują atmosferę, a z drugiej strony wiem doskonale, jacy oni są skrzywdzeni i oni sami nie radzą sobie z tymi emocjami. Aneta, co ty mogłabyś powiedzieć na ten temat? Tak, ja jeszcze dodam, że te osoby, o tym, co powiedziałaś, czyli te schematy z dzieciństwa, te programy, które są narzucone, to są, nawet jeżeli to są przemocowe, bardzo trudne programy, to są programy bezpieczne. Czyli te osoby znają i czują się bezpiecznie właśnie w takich dokładnie sytuacjach, jak powiedziałaś. I nagle, jeżeli znajdują się w zupełnie innej sytuacji, to tracą to poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście, że to poczucie bezpieczeństwa jest pozorne,
ale człowiek jest tak stworzony, że czuje się bezpiecznie i lubi to, co jest dla niego znane. Wszystko, co jest poza strefą komfortu, czyli to, co jest nieznane, jest ciekawe oczywiście, ale budzi lęk. U takich osób, o których mówiłaś, czyli osoby, które były w rodzinach dysfunkcyjnych, ten lęk oczywiście jest bardzo nasilony. I każda zmiana, każdy inny schemat działania, każde inne zachowanie drugiej osoby budzi ogromny lęk tej osoby. I tutaj wydaje się czasami, że my zaopiekujemy się wręcz taką osobą, która wchodzi do zespołu, bo widzimy, że rzeczywiście poznaliśmy jej historię, widzimy, że ona jest w jakiś sposób bardzo poturbowana przez życie. Tak jak mówiłaś, tu dałaś przykład 20-letniego chłopaka, tak, który wchodzi do zespołu. I chcemy mu, jest to powiedzmy mniejszy zespół, chcemy mu dać jakieś tam ciepło, chcemy mu dać możliwość rozwoju i to bezpieczeństwo. I tak jak powiedziałaś, ta osoba chciałaby to przyjąć, natomiast to jest dla niej dyskomfort, to jest dla niej wyjście poza strefę komfortu i to jest dla niej coś, czego ona się obawia, bo musiałaby zmienić swój schemat, swój cały program, czyli musiałaby przepracować wszystkie lęki. I to jest też dla niej bardzo trudny proces i ona w tym momencie woli wchodzić w te stare programy, stare mechanizmy, które dają jej właśnie to pozorne poczucie bezpieczeństwa. A poczucie bezpieczeństwa to jest coś, czym, co kieruje naszym życiem i jest bardzo ważne. Tak właśnie i czasami słyszę od tych osób, że ja bym tak bardzo chciała się otworzyć, tak bardzo chciałabym móc być sobą, tak bardzo bym chciała potrafić kochać, być w różnych relacjach, ale jest mi tak bardzo ciężko, że nie umiem. I właśnie też misją tej audycji, naszych przyszłych audycji, szkoleń będzie to, żeby każdy mógł zrozumieć siebie, bo myślę, że no każdy z nas mógł przejść jakieś ciężkie sytuacje w życiu i będziemy robiły tutaj wszystko na tej audycji, żeby pokazać te schematy. Od następnej audycji będziemy głęboko wchodzić w aspekty takie na przykład stawiania granic, czy jak radzić sobie z emocjami różnymi. Będziemy już głęboko wchodzić w te tematy i będziemy opisywać różne sytuacje, ale do tego też potrzebujemy Was, drodzy widzowie, żebyście wy wysyłali nam realne pytania, realne potrzeby, żebyśmy mogli wchodzić w interakcje, żeby te audycje po prostu były dla Was. My będziemy robić programy takie, które pomogą Wam radzić sobie z tymi emocjami i odnaleźć się w ścieżce zawodowej, bo naprawdę myślę, że większość z nas wie, że żeby odnaleźć się w ścieżce zawodowej, najpierw trzeba po prostu być przy sobie, wiedzieć tak naprawdę, co nam w duszy gra, poradzić sobie z tymi emocjami, zrozumieć i zrozumieć też, jak my wpływamy na innych i jak inne osoby wpływają na nas. I tak jak powiedziałam, jesteśmy w trakcie przygotowywania wyzwania 5-dniowego i poprosiłabym teraz właśnie o link do strony, gdzie można zapisywać się na listę oczekujących, ponieważ tam ilość miejsc będzie ograniczona i my podczas tego 5-dniowego wyzwania z Anetą będziemy pokazywać, w jaki sposób radzić sobie z trudnymi emocjami, w jaki sposób rozmawiać z tymi osobami, które no, w toksyczny sposób po prostu się zachowują. I też w jaki sposób odnaleźć taką ścieżkę zawodową, radość, która po prostu jest w tobie, bo wierzę, że radością to jest po prostu naturalny stan, który powinien u nas być. Ja Wam serdecznie bardzo dziękuję. Zapraszam Was za tydzień na godzinę 18. Zachęcam, żebyście właśnie wysyłali swoje pytania na audycja@biznessercem.pl. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam udanego tygodnia i pamiętajcie, jakie ćwiczenia warto zrobić. Odpowiedz sobie na pytanie, za czym tęskni Twoje serce, co byś chciał robić, jak miałbyś pieniądze odłożone i jakie masz emocje, kiedy wstajesz oraz myśli, które masz. Ja bardzo dziękuję i teraz głos przekazuję Anecie. Ja również bardzo dziękuję. Tak jak jeszcze raz podkreślę, że jestem bardzo szczęśliwa, że będziemy razem realizować z Edytą ten projekt i damy sobie wzajemne wsparcie, bo to, co podkreślałam na samym początku, my dzielimy się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, natomiast my bardzo dużo będziemy czerpać od Was, czyli to jest taki wzajemny wzrost, wzajemna relacja, gdzie Wy będziecie nas bardzo też wzbogacać i będziemy próbować razem
poszukiwać ten potencjał twórczy, potencjał i go rozwijać, bo myślę, że każdy człowiek ma ogromny potencjał, natomiast najważniejsze jest, żeby ten potencjał umieć zlokalizować i go rozwijać, właśnie żeby czerpać radość z życia zawodowego, no i oczywiście prywatnego, bo jeżeli rozwijamy ten potencjał twórczy na tej płaszczyźnie zawodowej, to później dzieją się bardzo niesamowite rzeczy i tak naprawdę ten potencjał twórczy no, jest w stanie zdominować nasze życie i wtedy czujemy naprawdę taką swobodę działania, swobodę realizowania celów i te cele, które człowiek zaczyna realizować, to są jego cele, a nie cele właśnie narzucone jakimiś programami, o tym, czym mówiliśmy wcześniej z Edytą, czyli to jest taka zupełna radość i swoboda wykonywania pracy, gdzie poniedziałek jest wyczekiwany, a nie niestety w taki sposób jednak odbierany przez większość osób jako taki obowiązek i dzień, który zaczyna tydzień pracy nie z radością, ale jednak z jakimś takim poczuciem obowiązku. Dziękuję jeszcze raz za tą audycję. Przyszła audycja myślę, że będzie dotyczyła tego, jak pracować ze swoimi emocjami, jak słuchać się w ciało, żeby ściągnąć pewne blokady, ograniczenia, które pozwolą nam radzić sobie właśnie w różnych negatywnych sytuacjach, radzić sobie z tymi osobami, które w jakiś sposób negatywnie na nas wpływają. Więc będzie to bardzo ciekawe. Myślę, że będziemy starały się tutaj z różnych perspektyw podejść do tego problemu i pokazać no, wielowymiarowość tego, jak można właśnie przepracować te emocje i czerpać radość z tych relacji w środowisku pracy. Jeszcze raz dziękuję bardzo i czekam już z niecierpliwością na następne spotkanie z Wami. Do widzenia. Pozdrawiamy. Cześć.